Witajcie w świecie wulkanów. Te cuda natury od wieków intrygują ludzi, zwłaszcza dzieci. To jak pokaz sztucznych ogni, który daje nam sama natura i nie możemy się przestać nimi zachwycać. Ale co to są wulkany i dlaczego są takie fascynujące? Rozwikłamy tajemnicę, co to jest wulkan. Wulkany to nie tylko ognista lawa i unoszące się chmury pyłu. To dynamiczne i złożone struktury geologiczne, które odgrywają istotną rolę w ekosystemie naszej planety. Mają moc kształtowania i przekształcania krajobrazów, wpływanie na wzorce pogodowe, a nawet przyczynianie się do rozwoju nowych gatunków. Zrozumienie wulkanów. Co to jest wulkan? Słowo wulkan pochodzi od imienia rzymskiego boga ognia, Wulkana. W zasadzie wulkan to otwór lub pęknięcie w skorupie ziemi, które pozwala na ucieczkę topiącej się skały, zwanej magmą, gazy i pyłu spod powierzchni. Kiedy te materiały docierają na powierzchnię ziemi, stygną i krzepną, tworząc strukturę przypominającą górę, którą nazywamy wulkanem. Proces erupcji wulkanu to fascynujący widowiskowy objaw surowej siły ziemi. Kiedy ciśnienie od gazów i magmy narasta pod skorupą ziemi, szuka ono słabego punktu lub pęknięcia do ucieczki. To uwolnienie ciśnienia powoduje erupcję. Eksplozja może być tak potężna, że wypływa lawę i popiół na kilometry w górę i może spowodować poważne szkody w okolicy. Wulkany znajdują się na całym świecie, z większością zlokalizowanych wzdłuż granic płyt tektonicznych ziemi. Płyty te to duże obszary skorupy ziemskiej, które pasują do siebie jak układanka. Kiedy się poruszają, mogą powodować trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Rodzaje wulkanów: wulkany hotspot, uśpione i aktywne. Co to jest wulkan hotspot? Wulkan hotspot to wyjątkowy rodzaj wulkanu, który tworzy się z dala od granic płyt tektonicznych. Te wulkany powstają dzięki hotspotom, czyli obszarom w płaszczu Ziemi, które są gorętsze niż otoczenie. Intensywne ciepło topi skorupę nad nim, tworząc magmę, która wypływa na powierzchnię i tworzy wulkan. Jednym z najbardziej znanych przykładów wulkanu hotspot jest Hawaje. Wyspy te powstały nad hotspotem w Pacyfiku. Kiedy płyta Pacyfiku przesuwała się nad hotspotem, tworzyły się nowe wyspy. Dlatego wyspy Hawajów układają się w jednym szeregu, pokazując kierunek ruchu płyty przez miliony lat. Co to jest wulkan uśpiony? Wulkan uśpiony to taki, który nie wybuchł przez długi czas, ale w przyszłości może wybuchnąć. Słowo uśpiony pochodzi od łacińskiego słowa dormaje, co oznacza spać. Mimo że wulkany uśpione mogą wydawać się bezpieczne, mogą być nieprzewidywalne. Niektóre wulkany uśpione mogą pozostawać ciche przez tysiące lat, zanim nagle wybuchną. Sławny przykład wulkanu uśpionego to Wezuwiusz we Włoszech, który wybuchł niszczycielsko w roku 79, zakopując miasta Pompeje i Herkulanum pod popiołem i lawą. Co to jest wulkan aktywny? Aktywny wulkan to taki, który ostatnio wybuchł i prawdopodobnie wybuchnie ponownie wkrótce. Wulkany aktywne są najbardziej interesujące dla naukowców, ponieważ mogą być trochę nieprzewidywalne. Naukowcy śledzą je uważnie, aby przewidzieć, kiedy mogą nastąpić kolejne erupcje. Przykładem wulkanu aktywnego jest Góra Świętej Heleny w Stanach Zjednoczonych, która ostatnio wybuchła w 1980 roku. Odkrywanie krateru wulkanu. Teraz, kiedy już wiesz, co to jest wulkan i znasz różne rodzaje, przejdźmy do odkrywania. Co znajduje się wewnątrz wulkanu? Wyobraź sobie wulkan jak dużą miskę na górze. Ta miseczka nazywa się kraterem. Kiedy wulkan wybucha, gorąca lawa, gazy i pył wylatują stąd. Niektóre kratery są małe i mają tylko kilka metrów średnicy, podczas gdy inne są ogromne i mogą mieć kilka kilometrów szerokości. Rozmiar kratera może zmieniać się przy każdej erupcji, ponieważ wulkan wypływa nowy materiał i zmienia kształt.
Wewnątrz krateru czasami można znaleźć jezioro lawy, to jest rzadkie i występuje głównie w bardzo aktywnych wulkanach. Mogą się także napełniać wodą w ciągu czasu, tworząc jezioro kraterowe. Jezioro kraterowe w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych to przykład takiego jeziora i jest znane ze swojego głębokiego niebieskiego koloru i czystości wody. Wpływ wulkanów na planetę Ziemię. Wulkany mają znaczny wpływ na naszą planetę Ziemię. Mogą być destrukcyjne, powodując straty w ludziach i mieniu, ale także odgrywają istotną rolę w kształtowaniu naszego krajobrazu i nawet naszej pogody. Kiedy wulkany wybuchają, wypuszczają dużą ilość gazów do atmosfery. Te gazy mogą wpływać na klimat naszej planety. Na przykład dwutlenek siarki może tworzyć małe kropelki w atmosferze, które odbijają promienie słoneczne i chłodzą Ziemię. Z drugiej strony, dwutlenek węgla, inny gaz emitowany przez wulkany, jest gazem cieplarnianym, który może przyczyniać się do globalnego ocieplenia. Wulkany również pomagają w tworzeniu nowego lądu. Stała lawa i popiół z erupcji gromadzą się z czasem i tworzą nowe tereny, takie jak wyspy, a nawet kontynenty. Przykładem są Hawaje, które powstały dzięki działalności wulkanicznej. Ciekawostki o wulkanach. Czy wiedzieliście, że najwyższy wulkan w całym naszym Układzie Słonecznym nie znajduje się na Ziemi, lecz na Marsie? Nazywa się Olymp Mons i ma niesamowite 22 km wysokości, czyli niemal 3 razy wyższy niż Mount Everest. A oto naprawdę niesamowita informacja. Wulkany mogą tworzyć błyskawice. To zjawisko nazywa się błyskawicami wulkanicznymi i występuje, gdy erupcja generuje elektryczność w chmurze popiołu. Nieskończone cuda wulkanów. Wulkany to naprawdę niezwykłe zjawiska geologiczne, które mogą wzbudzać podziw i szacunek. Pokazują nam, jak potężna i ekscytująca może być nasza planeta. Wulkany to nie tylko destrukcja, to także tworzenie i pielęgnowanie. Tworzą nowe ziemie, wpływają na naszą pogodę i pomagają zwierzętom i roślinom rozwijać się. Więc następnym razem, gdy pomyślicie o wulkanie, pamiętajcie, że to nie tylko góra wyrzucająca lawę. To ważna część naszej żywej ziemi. Kontynuujcie odkrywanie, kontynuujcie naukę i pytajcie o wszystko. Nasz świat jest pełen niesamowitych rzeczy czekających na odkrycie.